No, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym projekcie zagrajmy w The Lord of the Rings Total War. No cóż, kolejny Total War na moim kanale, wybrany przez was w losowaniu. Jest to modyfikacja pod ROM Total War z dodatkiem Aleksander i przenosi nas w wir wojny o pierścień toczonej śródziemiu. No dobra, zaczynamy. Gram na najnowszej wersji modyfikacji oznaczonej 3.0 bodajże. Niedawno wyszła, więc jak ktoś zna tego moda, ale nie wie o wyjściu modyfikacji, to polecam pobranie jej. Znaczy, nie wie o wyjściu łatki nowej, to polecam pobranie najnowszej wersji. I tak, zastanawiałem się, którą frakcją zagrać w Lord of the Rings i wybrałem sobie Rohan. Poprowadzimy jeźdźców Theodena do zwycięstwa nad hordami Sarumana. Dobra. Tak, gram na poziomie bardzo, znaczy trudnym, bez limitu czasu bitwy i zaczynamy. Okej. Tak, dobra. Wiem, że skrypty włączone. I tak, na początek przyjrzyjmy sobie może co mamy właściwie. Tak, widzę, że mamy dosyć sporo miast. Tutaj dwa. Helmowy Jar, Foldbuk, Edoras, Dunharu oczywiście. Czy Dunharu nie było tutaj? A nie, dobra. To chyba było Dunharów. Dobra. Tak. Aldburg. Endwait, czyli wschodni Emmet. Dalej mamy... Znaczy zachodni Emmet, tutaj mamy wschodni Emmet. I tutaj północne jakieś krańce Rohanu, okej. Tak, jakie mamy siły zbrojne, chciałbym wiedzieć, bo... Nie dużo grałem jakoś zbytnio Rohanem. W ogóle od wyjścia nowej wersji tylko na razie przeszedłem sobie tylko jedną kampanię Gondorem. No i cóż, tak widzę, że tu mamy dosyć, nawet niezłe siły, tutaj mamy jakiś garnizon, w Helmomiarze, tu też, najwięcej mamy w Edoras. No dobra, o i tu Eomera mamy, to sobie go od razu prześlemy tutaj. A tutaj mamy naszych bohaterów. Tak, bo w ogóle zapomniałem dodać, że jak ktoś chce, to może sobie przejść grę dokładnie tak jak jest w filmie, czyli pójść sobie Frodem samym od Shire'u, potem się spotkać w Rivendell, przez Morię, Lothorien, potem przez Wodogrzmoty Rauros, aż do samotnej góry przeznaczenia. Ale ja tego nie zrobię. Nie będę kierował tak jak w filmie losami bohaterów. O, tu lód 3 jest, dobra, zaraz się nim zajmiemy. Tylko po prostu zobacz, jak się potoczy historia. I zależnie od tego, co będzie się działo, to będę czynił. Dobra. Gnarfy to prześlę mi od razu, postawimy wieżyczkę. Iść dalej tutaj. Tak. Jakie mam finanse, chciałbym wiedzieć. Dobra. 1000 na plusie jesteśmy. To tutaj sobie rozbuduję farmy. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj sobie garnizon rozbudujemy. Znaczy koszary. Tak, tą armię chciałem sobie przesłać do Helmowego Jaru. I podobnie się cofnąć tą. Bo Foldburgu nie utrzymamy. Bo grałem sobie przez chwilę, żeby przetestować, już żeby przetestować ten. No, z nagrywaniem wszystko. I nie utrzymam Folburgu, nie mam sił na to, żeby powstrzymać hordy Sormana niestety. Nad Isenom. Ta Isena się chyba ta rzeka nazywa. Ta Isena. Dobra. Tak, tymczasem ten Hamę chciałbym przesłać do Edoras, gdzie zwerbuję od razu dodatkowy oddział konnych. Okej. Tak, o tutaj mam dyplomatę, tego sobie poślemy do... Elfów od razu. Bo w ogóle jak nasze stosunki dyplomatyczne? Tak, sojusz z Gondorem i wolnymi ludami, czyli tam Shire, Bree, inni mieszkańcy Eriadoru plus
Boringowie połączeni w jedną frakcję. I mamy wojnę z Isengardę, Mordor, Orkowie Rebelianci, Asteringowie i Dunlain, kurczę. Noci z Dunlandu. Wszyscy mnie kochają normalnie, dobra. To tak, coś jeszcze mam do zrobienia tutaj, chciałem sobie rozbudować może tawernę, nie, bo będę miał upitych wojowników. Rozbuduję sobie tutaj kuźnię, przyda się. Tak, to jest kuźnia. Nie, to jakiś... Wojska lepsze mogę rekrutować, okej, okay, dzięki temu, dobra. Zmieniłem jej ikonka. Bo tutaj się polepsza zbroje przez te budynki. Aha, dobra, to tego na razie nie będziemy budować, ale to sobie zbudujemy. Okej, okay. Tak. Tutaj może też farmę rozbudujemy. Tutaj nic nie budujemy. Tak, tu rozbudujemy stajnie, bo to jest przygraniczna prowincja. Okej, okay. No i kończymy turę. Okej. Okay. Tak, dobra, Theodre dalej wracaj do iść do Hemurgaeru. Theoden też, okej. Tak. O kurczę. Aj, zapomniałem o Lutrsie. Dobra, to będziemy musieli go szukać. Dobra, ty się przestaw tutaj. Omerze, dam ci jeszcze oddział konny dodatkowy. I idź do wschodniego Emmetu. Zachodniego Emmetu. Okej. Okay. Niech Hama stacjonuje w Edoras. Okej. Okay. Tutaj zrobiłem dodatkowy oddział jeszcze. Podobnie chciałbym w... Tutaj zwerbować dodatkowy oddział, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Dobra. Tak, Gandalfa dalej tu przesyłamy. I chciałbym dyplomata dalej na północ posłać. Okej. Okay. Ty, coś jeszcze? Tak, ty postawię mi tu wieżyczki, jakbyś mógł, żebym widział co się dzieje. Okej, okay, no i chyba kończymy turę. Dobra. Tak, teraz tutaj rozstaw wieżyczkę. Okej, okay. Theodred do Chrymowego Jaru. Co tu jest? A, dobra, sformowany oddział. Okej. Okay. Tak. Ty dalej do wschodniego Emmetu. Gandalf niech pędzi do Helmowego Jaru. Wow, tu armia już jakaś jest. Dobra. Tak, ciebie dyplomata na północ. Do Lothorien. A ty masz w tą stronę, jeszcze weź dodatkowy oddział. Okej. Okay. Tak, coś jeszcze mogę zrobić? Mało kasy dostaję. No dobra. Tak, tutaj się stanie jeszcze budują, okej. Okay. Tutaj coś mogę zbudować. Nic ciekawego. Może rozbudujemy sobie... Chwila, to są ciężkie noski, czy lekkie? Lekkie. Dobra, czyli rozbudujemy sobie bonus do lekkiego ataku tutaj. Okej. Okay. Tak, ty chciałbym też sobie przesłać na południe. Okej. Okay. No i kończymy turę. O! Już atakują. Dobra. Automat, nie ma sensu tego rozgrywać. Ups. Ojej. Dobra, Gandalf, uciekaj. Okej. Tak, o. Ugluk. A gdzie Lutrz? Dobra. Tak, wiem, że stracona prowincja.
Rozbudowane stajnie, ok, to sobie zwerbujemy od razu dodatkowy oddział. Nie możemy. Kasy nie mamy, biedni jesteśmy. Kurde. Dobra. Niech ta armia konno się tu gdzie zostawi i broni przed ewentualnymi atakami z Dunlandu. Tak, nasze finanse leżą i kwiczą. Straciliśmy na miasto i już jesteśmy w dupie. Dobra. Przykro mi, ale muszę podatki wam podwyżyć. Wam też. Wam też. Wam nie mogę. Wam też nie mogę. Helmowym jarzem. Wow, tutaj są zadowoleni normalnie, to wam podatki podwyżę. Tutaj też, ok. Jak teraz jesteśmy? No, już lepiej. I tak słabo. Dobra, to... Tak, tu widzę, że się burzą, to może jeden z tych oddziałów się cofnie. Ok. Drugi się muszę tutaj połączyć się z Aragornem. Tymczasem niech Gandalf przyjdzie tutaj i połączy się z armią Eomera. Ok. Plus jeszcze ten oddział konnych. Tak. Pytanie, ty masz konną gwardię czy pieszą? Konno? Lol. Przecież on miał piechotę. Dobra. Nie wiem, ale w każdym razie póki co siedzę w tym mieście. Okej. Tak. Mogę coś zrobić? Nie bardzo. Mogę dyplomatę dalej wysłać. A nie mogę, już wysłałem. Dobra, kończymy turę. No i z Dunlandu już idą na mnie. Okej. Wow! Dobra. Dlatego właśnie chciałem siedzieć w Foldburgu. Teraz miałbym przekichane, jakbym to został armią. Tak. Na początek chciałem sobie rozbić tą armię. Kurde! Really? Naprawdę nie sięgniecie ich? Jezu, jak ja tego nienawidzę. Minimalnie wyjdą poza zasięgi już. Kurde. Dobra. Tak. Kolejny oddział chciałem przesłać do Eldoras. I kończymy turę. No, zapomniałem o dyplomacie. No dobra. Tak, dyplomata niech pójdzie od razu porozmawiać z elfami. I tak. Panie elfie, chcę z wami, znaczy pani elf, chcę z wami prawa handlowe. Dziękuję. Informacje o mapie. Dziękuję. Chcę sojusz. Nie chcę. Dobra, i to mi się nie poda w tym modzie, że dobre frakcje jednak nie chcą ze sobą współpracować. Głupie to według mnie. Czy to elfy tyle gadały o tym, że musimy się zjednoczyć przeciwko Mordorowi, to coś nie sywa, tutaj nie chcę, kurde, dobra. Tak, to mi się tu pałęta. Oddział jakiś, dobra. Paszą wam ode mnie, od moich ziem. Dobra, kto, kogo tu macie? Gówniane jednostki, okej. Okay. Niemniej sobie zapiszemy, bo czasami wy ten wysypuje grę przy ładowaniu. No i ładowania będę wycinał, bo też czasami się coś zacina i w ogóle przy tym. No to widzimy się za sekundę. Dobra, okej, okay, już jestem. I... A! Nie będziemy się jakoś specjalnie rozstawiać. W linii równej Rohirrimowi mowie takiej. Ucznicy na fl... Nie, źle ustawiłem. Ci na flankę, ci tutaj, okej. Okay. No i... Tak, oczywiście oni musieli się gdzieś ustawić na końcu mapy. Dobra, szarżę tam od razu. Galopem, panowie, galopem. Gdzie oni są dokładnie? No ja dobrze się rozstawił w sumie. Dobra, cofnąć się, cofnąć się, bo zginiecie. Trzeba zgonić tych. O, pięknie, już zabity. Kontynuuj bitwę. Ośmieli się wejść na moje ziemię, zginą wszyscy.
No, no pan idzie ich. No, proszę, szybciej. Aham. No, kurde, zabijcie go. O mój Boże. Jak nie lubię, jak mi tak głupiłem jednostki. Zabijcie go. Pięknie, no, nareszcie, okej. Okay. 17 straconych, oni wszyscy. Wszystkich. Dobra, ładna bitwa na początek, bardzo ładna. O, piękna scena. Bitwa ostatniego przymierza. Właśnie, myślę, czy by sobie nie nagrać również, nie nagrać bitew wszystkich tych historycznych grze, bo są one również. Czyli tam bitwa ostatniego przymierza, bitwa o Minas Tirith, do Helmowia i tak dalej. Dobra, tak. A tymczasem zaatakujemy sobie tą armię Ugluka, też zapiszemy. Rohan, okej. Okay. I atak. Really? Okay. Ja chcę dowodzić Aragornem i atakujemy. Dobra, rozpoczynamy. Świetnie są w ogóle bohaterowie w tej grze odwzorowani. Zobaczcie, jak wygląda Gandalf. Biały już. Tak jak w filmie, dokładnie różdżka, nawet te... ten wzór na różdżce, co jest, broda, wszystko. Wspaniale. Ona tu pipi nieco. Trochę niehistorycznie, bo jeszcze jest zbroi gondorskiej, no ale jest. Dobra. Tak, to Gandalf nam przejdzie. Obok niego Eomer ustawiamy. Eomer tutaj dalej. Ciężką konnicę. Okej. Okay. Na flankach te lekkie oddziały. A tych miotające oddziały gdzieś tutaj. Chociaż nie. Ci to chyba miotają tylko przed atakiem. Więc mogą też tutaj. Dobra. Więc... No i znowu gdzieś się rozstawił. Dobra. Wygrupa. I tam się udać. Przyspieszymy od razu. Dobra, gdzie jest Aragorn? A, idzie już z piechotą rachańską. O, spójrz jak świetnie Gimli wygląda, albo Legolas. A tam Aragorn idzie. No. O, już podjechali. Dobra. No to panowie. Zwolnić. Wy też tutaj biegnijcie. A wy... za Rohan, naprzód. Przyjrzyjmy się tej szarży. Pięknie. Nie mają szans. Zmierzymy ich na kopytach naszych. Dobra. Eomer niech uderzy na tych. Ci niech z tymi walczą. A ci od tyłu na tych. Pięknie. Już są w pułapce. Już nie mają ucieczki. Dobra. Eomer może się odłączyć i... Pięknie, generał stracony. Niech się rzuci za tym oddziałem. Wykończy tych. A wy tutaj dobijcie te niedobitki. Dobra. No, goni Eomer. Właściwie jak wygląda Eomer? Też jest taki jak w filmie? Przyjrzyjmy się. Tak, też. Dokładnie Eomer jak w filmie. Zbroja, hełm i ta kita na hełmie. Świetnie. Dobra. No, dobitych. Ktoś tu został? Jeden. No, zabij go. Pięknie. Nice. Wspaniałe zwycięstwo.
6 straconych. Wspaniała wygrana. Tak właśnie walczą rochy i bobie. Dobra, tylko niepokoi mi teraz, gdzie ten Lutr jest, on się wymknął, bo zapomniałem o nim. No ale, dobra. Może nam bardziej nie zaszkodzi. Tak. Mam coś do zrobienia, żeby ten oddział dalej tu przesłać, okej. Okay. Widzę, że zbudowały się te koszary, które wziąłem za kuźnię, okej. Okay. Tak, Felumierze jeszcze jedna tura do tego, okej. Okay. To damy do kolejki może... Atak na odległość, okej. Okay. No i następna tura. Co mi tam uderzają? O! Fuck! Fuck! Fuck, dobra. Tutaj ten. A ty pędź! Pędź do tego miasta, pędź! Ach. No to się zrobiłem z tym, że zapomniałem o tym, dobra. Ulepszy nasze oddziały. Tak, ty tutaj pilnuj. Możemy ci to zwerbować do pomocy? Możemy, to ci zwerbujemy... Lekki... Eoret Lancierów. Okej, dwie tury. Rozbuduję tu farmę od razu. Jak nasze finanse, no jeszcze się utrzymują. Okej. No i... Save nasz ekipadek. I następna tura. No i Helmowiar jest pod obnażeniem. Dobra, wycofał się z podstawienia tego miasta. Dobrze, zapomniałem o dyplomacie w ogóle. Teraz chcę go posłać sobie do Mrocznej Puszczy. Z nimi też zawiążemy stosunki dyplomatyczne. Tak. No, źle wyglądamy. Przeciwko naszym... Co? Oj. Oj. Zaboli. Jakie są to te 3, 6? 10. 6. 6, 10 i... Obrona jakaś. A ci mają... 20! O mój Boże. Jesteśmy w dupie. Głęboko. Dobra. Sejwik. I szturmuję tą armię Lutrza. Oczywiście na... mapie biedernej. Okej. Okay. Rozpocznij. No i... Dobra. Tych tu nam przejdzie. Tych. Tych. Tych po bokach oczywiście. By od flanki uderzyć. Ci za nimi. A ci gdzieś na flance. Daleko. Tutaj. Okej. Okay. No i oczywiście na wzgórzu się rozstawili. Dobra, pędzić tam. Od razu galopem. Nie puścić mi tego śmiecia żywcem. Dobra. Ty od razu atakuj tu. Ty tu. Lekka jazda będzie otaczać. Wy tu. Ciężki oret. Aj. Tutaj. A wy tutaj gdzieś. I przyspieszamy. Oj. Szarża tutaj. Wy tu. Wy tu. Wy co się nie jedziecie? Tutaj, gonić ten oddział. Kontynuuj. Musimy wyrżnąć. Wo. Gonić Lutra. 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 No tego. Orka. Lutrz, chyba on się zwał. By tych gonić. By też tych. By też tych. No. No nie! Uciekł mi, kurde. Aj. Ale wybiliśmy mu armię. Przynajmniej tyle. Już się na nic nie przyda staru mamowi. Okej. Okay. No i niech armia Gandalfa
przejdzie tutaj. Trzeba się rozprawić z tymi oddziałami, co tutaj się szwendają po okolicy. I myślę, że właśnie Jomar się nimi rozprawi. A tymczasem mam nadzieję, że Theoden obroni się w Helmowym Jarze. Tak, tu widzę armię też Dunlandczyków. To też ich zaraz rozgromię. Dobra. Sporo ich. Dobra. Rozgrywamy. Dobra. I tak. Łucznicy gdzieś na flankę. Ci w linie. I rozpoczynamy. Szarża na nich. I ta muzyka jeszcze w tle. Coś wspaniałego. Dobra, przyspieszymy. Dobra, zwolnij mi teraz. Tak, dobra, tak tu. I tu. Bo od flanki. Bo szlifujcie ten oddział. No, teraz będziemy mieli cięższą bitwę niż przed chwilą. By się cofnąć. Tak samo. Wy przejdźcie gdzieś tutaj. Wy ponowna szarża. Wy też. Przyjrzyjmy się temu. Pięknie. Tutaj dają sobie radę. Cofnąć się. Powtórna szarża. I tak samo, cofnąć się. I szarża. Wy tak samo. Wyrżnę tych Dunlandczyków. Ośmieli się napaść na nasze pastwiska. Tutaj to myślę, że przyspieszymy panikę tych oddziałów, atakując łucznikami od tyłu. No, bardzo ładnie, dobra. Cofnijcie się już. Ty atakuj tu. Tu. Wy tutaj przejedźcie. Wy ostrzeliwujcie z skirmisherów. Wy tu, albo nie. Gońcie tych. Wy za tymi, wy za tymi, a wy za tymi. Nice. Dobra. Wy wbicie tych, okej. Okay. No i przyspieszamy już. Kontynuuj. Tamtych jeszcze trzeba dogonić. No, piękne starcie. No szybciej, bo się już zmrok robi. Okej. Dobra. Tak, co się cofnąć tu z powrotem, nawet wejdźcie i się przetrenujcie może. Retrain, okej. I kończymy turę. Albo jeszcze. Tak. Zrekrutuję dodatkowy oddział tych w Bedoras. Jak finanse? Trzymają się jeszcze. I kończymy turę. Oj. Dobra, elfy obrywają, a mi idą na Edoras. O! Aha. No! Świetnie, dostaliśmy bonus w postaci dodatkowych oddziałów.
Łuczników, tych lepszych już. Masa piechoty, łuczników, konnych. Plus jest oddział elfów. Nice! Dobra, to tak. tak. Ale co z... co... Kurczę. Tak, to tutaj Gandalf pójdzie zaraz na te, na lud swego dobić, bo ile tu z ludzi zostało? Kilku pewnie. Okej. Tak. Nasza dzielna trójka idzie do Edoras. I tak, myślę, że dojdziemy sobie Aragornem do... Najpierw do Edarsa, potem do Helmowego Jaru. I tak, Theoden i Theodras poprowadzą całą kawalerię, jaką tu mamy. A tymczasem z Aragorn poprowadzi armię piechoty, czyli tych elfów plus te oddział tutaj. No, okej. Okay. Tak w ogóle jak z czasem? No dobra, ale myślę, że właśnie w tym miejscu już zakończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba kampania Rohanu. I za... Oh shit! Jak jest na minusie? Dobra, muszę szybko zaatakować Isengard. Dobra. W każdym razie, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do kolejnych filmów. Zagrajmy w Lord of the Rings. To The War, kampania Rohanu. Cześć!